Po raz kolejny Parlament Europejski zbiera się, aby ingerować w legalnie wybrany rząd i suwerenne, stabilne państwo europejskie. Nie macie jednak, panie i panowie, odwagi, by zareagować na realne wyzwania stojące przed Europą, kiedy policja jest bezradna wobec szwadronów islamskich terrorystów, kiedy inne kraje Unii walczą z widmem bankructwa, kiedy państwa europejskie upadają pod zalewem milionów nielegalnych uchodźców, ta Izba zamierza dyskutować o Trybunale Konstytucyjnym, o przestrzeganiu Karty Praw Podstawowych, której Polska nie podpisała. Otóż odpowiadam na wszystkie te pytania. Ręce precz od Polski. Cała ta debata jest brutalnym atakiem na moją ojczyznę. Każdy w tej Izbie, kto ma choć trochę poczucia przyzwoitości, wstydziłby się zabierać głos, żeby pouczać moje państwo i mój naród. My, Polacy, nie potrzebujemy rad tej Izby. My, Polacy, nie potrzebujemy waszych uwag i przemów, bo my, Polacy, potrafimy rządzić się sami. To wy możecie uczyć się z naszej polskiej historii, jak się walczy o wolność i suwerenność, honor i solidarność. Nasza Unia polsko-litewska trwała ponad 400 lat. Wasza nie przetrwa nawet 70. To nie Polska jest problemem dla rozwoju Europy, ale błędna i szkodliwa polityka obecnych elit europejskich na czele z panią Merkel i panem Hollandem. Europa nie jest bezpieczna. Europa musi się przebudzić. Dziękuję.